Siemano, z tej strony Kosiorski. Dzisiaj przedstawię Wam moją drużynę Gifted Warriors Vegeta Family. No, niby połączone z Majin Buu Saga, ale tutaj nie ma nikogo chyba z Majin Buu. Także full Vegeta Family Gifted Warriors, czyli 200% leader skillsy nowego Vegety. No i też, nie ukrywam, no najbardziej będzie tutaj no, ciekawa ta postać w tej drużynie. I miałem jakby kombinacje na zasadzie trzech różnych drużyn, na przykład tego supporta jednak no na większości eventach on może oberwać mocno, jednak Gifted Warriors plus 40% support to jest dużo, także na łatwiejsze eventy może bym go dał. Z tego Trunksa bym wybrał, jeżeli naprawdę zależałoby mi na aktywowaniu pasywki 30% redukcji obrażeń. W tym filmiku tego nie zrobię, ponieważ to będzie po prostu krótki test obrażeń, jednak no, na jakiś cięższy event trzeba by było to zapewnić, co by było ciężkie. Ten Vegeta też jest fajną opcją ogólnie na właśnie do takiej drużyny i fajnie by było go połączyć z tym GT, ale no, też brak na to miejsca. No i po prostu wybrałem taką drużynę, jaką ogólnie złożyłem, czyli wybrałem sobie, jako że to jest, tak jak mówiłem, Majin Buu Saga, właśnie full match, lewy górny róg zaznaczony, wybieram Majin Buu Saga. Wybieram Gifted Warriors i wybrałem postacie, które są z tego, a później wybrałem zamiast Majin Buu Saga to Vegeta Family. Vegeta Family. To jest Gifted Warriors. Pamiętajcie, jeżeli nie macie z tego takich postaci, jakie tutaj są połączone z tym Gifted Warriors i w ogóle, albo chcecie jakiegoś innego Trunksa wybrać, który przydałby Wam się do tej drużyny, spokojnie korzystajcie z lidera 170%. Nie musi to być Gifted Warriors, żeby to była dobra drużyna. To jest dobry przywilej 200%, ale niewymagane. No i to jest z drugiej strony, że tą postać nie trzeba używać jako lider, można używać jako po prostu normalną postać w innych drużynach. Linki level 1, więc nie będzie to aż tak mocny, trochę tych swoich kategorii ma. No i dobra, zobaczmy, do czego jest zdolny. Drużyna jeszcze będzie ewoluowała, choć wydaje mi się, że to jest najbardziej to, czego ja szukam, od czego oczekuję od tej drużyny, czyli dobre kombinacje ze sobą. No brakuje trochę supportów. No zobaczcie, główna rotacja to będzie właśnie ta. Zobaczcie, co tu się dzieje. Wszystkie prawie bez jednego linku, chociaż ten link to jest na Ki, to w tym przypadku akurat w sumie by się przydał, bo mi brakuje, zobaczcie, nie ma orbów. Ten ma wszystkie akurat przy nim odpalone, a normalnie by bez tego jednego był. No i dobra, mamy coś takiego, mamy problem, ponieważ jego pasywka też zależy od złapanych od nas orbów. Jeżeli złapiemy 3 lub więcej, mamy 50 defa dodatkowego, jeżeli 6 lub więcej, redukcja obrażeń. Jeżeli mamy poniżej 88% HP, to zmienimy orby i dostaniemy więcej ataków. W tym momencie nie jest nam potrzebna redukcja obrażeń, ale jest problem, bo nie będzie super ataku. Myślę, że tym po prostu nie zrobię super ataku. On też jest o tyle problematyczny, że potrzebuje kilku orbów złapać, żeby zrobić normalne obrażenia. Także lipa. Pomimo tego, zobaczcie, on, ten gość, który jest, no, mało ma statystyk ogólnie, ale jest liderem, znaczy jest sojusznikiem, supportem Vegeta Family plus 2 ki, atak def 40%, czyli bardzo dużo podnosi atak def swoim sojusznikom. No ale po prostu no, taka rotacja, że były beznadziejne orby na mapie, dlatego fajnie w tej drużynie by było mieć jakiegoś postać, która zmienia orby, no ale to nie zawsze jest do zrobienia. 5 milionów, to jest sprint. On miał chyba dwie odblokowane ścieżki. 5 milionów, bardzo fajny wynik. Bez dodatkowych, bez żadnych critical hitów. Nic z tych rzeczy. No i dobrze, niech sobie będzie. No ta pierwsza rotacja to naprawdę jest trochę lipna. Zobaczcie, mamy poniżej 80% HP, czyli ten powinien teraz ładnie uderzyć. Druga rotacja, właściwie to źle przemyślałem swoją drugą rotację, bo drugą rotację chciałem tego Vegeta mieć razem z tym. Ale to dopiero po jego Eza, czyli tam jeszcze tydzień musimy poczekać, bo po swoim Eza on będzie kozakiem po prostu. Zobaczcie, tak to wygląda. Chyba zostawię to w taki sposób, ponieważ on zmienia orby, jest większa szansa, że coś tam ze sobą więcej razem złapią. Naprawdę beznadziejnie te orby ustawione. Ten też nawet nie zrobi supera ataku. A nawet jego mam na 100%, jak mogliście zobaczyć na filmiku z Summonu, mam jeszcze 10 dodatkowych kopii. Ale jest dobry, nawet bez Eza jest ok. Dobra, 3,6 milionów i to jest to, co w większości raczej
Przeważnie coś takiego zobaczymy. To nie będą jakieś 10 milionów i w ogóle, tylko te 3, 6, 4 jakieś. To są obrażenia, jakie zobaczymy. Co na początku wydawało mi się, że jako lider 200% to jest 200%, no niby ze 170 to jest tylko 30 różnic, ale jak dwóch wybierzemy, to jest aż 60% różnicy, więc wydawało mi się, że będzie kolosalna różnica w obrażeniach, ale nie jest aż tak duża. Czy my tu nie zginiemy zaraz? W ogóle ten właśnie AGL Vegeta będzie miał tyle defensywy, że to głowa ma. Znowu jakieś orby w ogóle. Nie, to co tu. Unlucky, unlucky. Dobra, teraz dużo orbów złapał. Defensywa bardzo na ładnym poziomie, zobaczcie. No i ten też niech sobie zaatakuje. Także może jednak ten Trunks support albo o 5,7 ładne obrażenia, albo poniżej 80% HP jesteśmy. To też jest dodatkowy atak. Może ten Goten. No coś trzeba przemyśleć tutaj, żeby nie brakowało tych pi. Na szczęście to jest UR karta, nie LR-ka, więc nie trzeba mu 18 ki czy ileś dawać, no ale jednak potrzebuje tych 6, żeby mieć redukcję obrażeń. Tu na szczęście z supportem. O, to jest ładnie, chociaż. To jest nam potrzebne. To są redukcje obrażeń. Nie potrzebny. Wolę temu dać, żebyście zobaczyli, jak fajnie on też bije. Chociaż on też zależy jego obrażenia bardzo od GT postaci. Tutaj nie ma za bardzo GT, dlatego 4 miliony, spoko. Dlatego też chciałem tego AGL SSJ4 VGT dać w jednej rotacji, ale no brakuje aż miejsca w tej drużynie. Jest super fajna drużyna. Ma dużo możliwości, no bo tak naprawdę każdy Vegeta może być tu fajnie użyteczny. Tym bardziej, że na przykład SSJ4 STR LR Vegeta też będzie miał Eza w rocznicę, to też będzie miał tutaj swoje miejsce w tej drużynie, bo będzie mega kozakiem. Wow, także wszystko powoli się tak się bardzo zmienia do przodu, że jest coraz większy wybór tych postaci i aż. No nie wiadomo, co wybrać. Naprawdę nie ma. Kiedyś były jeszcze takie główne drużyny, jakie najlepsze i w ogóle. Teraz już to powoli odchodzi i mamy mnóstwo dobrych postaci. Dobra, tu się ładnie widzę, ki złapało. No i w sumie tyle. Taki krótki pokaz bym na dzisiaj zrobił. 5,7. Czyli z obrażeń. No spoko. Prawda, to nie jest też dobre do pokazania, bo zobaczcie, on jak złapiemy więcej ki, ma dodatkową redukcję obrażeń. Jeżeli mamy Trunksa w drużynie, to nie mamy, ma też redukcję obrażeń. Także jako tank w pewnych okolicznościach może gość być świetny. No ale i tak jest dobry. No i jeszcze tylko jako mój, złapiemy mu kilka orbów, niech będzie, niech się wykaże. Ostatni jego super atak. No teraz się ładnie orby ustawiam. Na początku gry słabo, teraz jak jest ta zmiana, to lepiej. No ale 4 milionów jako bez kopii raczej nie przebije. No i właśnie, to jest to też pytanie, kiedy będzie go można następnym razem wysumonować. No raczej nie prędko, a do każdej postaci ta jedna pierwsza kopia jest mega ważna. Także jeżeli chodzi o jakieś najcięższe eventy, fajnie by było mieć kopię. Ale tak jak mówiłem, na tym summonie nie ma co szaleć. Nie jest to z darmowymi, no, darmowym multi którymś, także szkoda trochę Dragonstone'ów, aczkolwiek świetna opcja. Chociaż nadal sam się zastanawiam, czy jeszcze nie wysamonować, bo chciałbym Gogetę trafić, nie kupować kopii, bo jeden może być za mało na jakieś najcięższe eventy, ale kto wie. Tyle na dziś, dzięki za obejrzenie, dajcie znać, jaką build zrobiliście drużynę pod nowego Vegeta, o ile go wylosowaliście. Czy Gifted Warriors właśnie coś kombinowaliście, czy co? Może coś fajnego tu wykombinujecie. Ja naprawdę czekam na Eza tego gościa. I jeszcze Eza, Goten, LR, AGL, Goten, Trunks. Nie będą najlepsi, ale obrażenia solidne. Tyle na dziś. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się. Cześć.